uczestników. Z jedynką wystartuje Frozen Bronze, z numerem drugim pobiegnie Mr. Cossack, z trójką Neapol, z numerem piątym Top Safety, z szóstką Larry Strikes, siódemka to Story of Spirit i z numerem ósmym wystartuje Una Emotion. Zdaje się, że udało się ją wprowadzić. Czekamy zatem do sygnału do startu i już konie wystartowały. Bardzo ładny, równy start w zwartej grupie. Tam walka o objęcie jak najlepszej pozycji. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów na prowadzeniu. Zdaje się, że jest teraz Top Safety, blisko Top Safety. Tam galopują dwa inne konie, Frozen Bronze oraz Larry Strikes. To jest prowadząca trójka na około 1200 metrów przed celownikiem. Top Safety wychodzi na prowadzenie, Larry Strikes jest bardzo blisko na pozycji drugiej, a Frozen Bronze również trzyma się, nie odstępuje, na trzecim miejscu galopuje. Na czwartą pozycję przechodzi teraz przesuwająca się tam do przodu Story of Spirit. Bardzo ładnie tam przesuwa się cały czas do przodu, a na prowadzenie teraz przechodzi Larry Strikes po zewnętrznej. Bardzo blisko na drugim miejscu galopuje Top Safety, blisko jest również Frozen Bronze. Dochodzi tam do tej prowadzącej trójki Story of Spirit, dochodzi również Neapol, na przedostatniej pozycji galopuje Una Emotion, ale bardzo szeroko wychodzi na prostą finiszową, zyskuje na tym przedostatni teraz Mr. Cossack i konie mają jeszcze około 500 metrów do celownika. Prowadzi Larry Strikes, na pozycji drugiej jest Frozen Bronze, na miejscu trzecim Story of Spirit, 400 metrów pozostało do celownika, prowadzi cały czas Larry Strikes, na drugie miejsce przechodzi Story of Spirit, na trzecie odpada Frozen Bronze. Jeszcze 250 metrów do celownika. Na prowadzeniu cały czas Larry Strikes, ale dogania go tam Story of Spirit. Jeszcze tylko 100 metrów pozostało. Larry Strikes i Story of Spirit, a po zewnętrznej rozpędza się Una Emotion. Ale już Larry Strikes nie przegra tej gonitwy, a na drugie miejsce finiszuje Una Emotion. Na trzecim miejscu tam trudno powiedzieć. Walka była pomiędzy Misterem Cossackiem a Story of Spirit, ale jako pierwszy linię celownika przekroczył Larry Strikes i starszy uczeń Konrad Mazur.